Nazywam się Krzysztof Biedalak, jestem szefem spółki Supermemo World i chciałbym Państwu powiedzieć troszkę na temat firmy Supermemo i troszkę więcej na temat jednego z naszych ostatnich projektów, to jest właśnie projektu Olive Green. Supermemo to jest spółka, która zajmuje się dostarczaniem technologii edukacyjnych. Produkujemy programy, które wspomagają nauczanie. W szczególności są to programy do nauki języków. I Olive Green jest właśnie takim przykładem takiego projektu do nauki języka angielskiego. Jest to projekt oparty o pełnometrażowy film interaktywny, który w całości został pod ten produkt zaprojektowany i wymyślony, zaprojektowany i zrealizowany. Zaczęliśmy nad tym projektem pracować tak na poważnie prawie 3 lata temu, jakieś półtora roku temu zaczęliśmy udostępniać pierwsze wersje tego programu, tych aplikacji. No i od tego czasu też jakby próbujemy go pokazywać na świecie, na różnych konkursach i widać, że to jest produkt, który zyskuje spore uznanie zarówno w branży edukacyjnej, jak i filmowej. Tutaj wśród nagród, które zebraliśmy, są nominacje, wyróżnienia od British Council, festiwali, dosyć poważnych festiwali filmów użytkowych Cannes, czy festiwalu amerykańskiego International Film and Video Festival w Los Angeles. I takim najnowszym wyróżnieniem z zeszłego tygodnia jest nagroda BET. To jest nagroda przyznawana przez brytyjskie stowarzyszenie dostawców edukacyjnych w kategorii aplikacji edukacyjnej. Nie sprawdzałem tego, ale z tego, co mi mówiono, jest to pierwsze tego typu wyróżnienie dla firmy z Polski. Bardzo, bardzo prestiżowa nagroda. Dwa słowa może na temat Supermemo i spółki i metody Supermemo. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał do czynienia z programem Supermemo? Tam widzę jedną osobę, świetnie. Słucham? W latach 90. Również, tak. To... Tak, ten gentleman tutaj na zdjęciu takim stylizowanym z artykułu w Wired. Ja wybrałem ten artykuł, bo on ukazał się parę lat temu, ale bardzo, bardzo fajnie, wielostronicowy notabene artykuł na temat Piotra Woźniaka, czyli twórcy metody Supermemo i generalnie metody Supermemo. On zresztą, ten artykuł spowodował, że jakby całe to podejście, które wcześniej jakby Supermemo miało oczywiście swoje sukcesy, zaczynając już od lat 90., jak pan zauważył, ale jakby w szczególności w branży edukacyjnej, takiej zawodowo-edukacyjnej, trudno nam się było przebić z tym podejściem. No, ten artykuł w Wired spowodował, że ta metoda zwana spaced repetition zaczęła się bardzo, bardzo mocno, gwałtownie popularyzować. Po tym artykule właściwie pojawiły się na całym świecie tysiące aplikacji korzystających de facto z metody Supermemo. Dzisiaj jest to bardziej ogólnie nazywane metodą Spaced Repetition. Na czym to polega? Otóż, tak jak powiedziałem, ten wykres bardzo, bardzo fajnie, przystępnie to prezentuje. Idea polega na tym, że jeżeli zapamiętujemy, przyswajamy pewne informacje, no to w momencie ich przyswojenia prawdopodobieństwo odtworzenia takiej informacji jest oczywiście na poziomie 100%. No chyba, że wyłączymy świadomość, ale to już jest inny temat. Natomiast z czasem prawdopodobieństwo przypomnienia, odtworzenia informacji maleje. Ono maleje według takiej krzywej wykładniczej i to są tak zwane krzywe zapominania. I tak naprawdę pierwszą na świecie osobą, która to zjawisko zbadała i zastosowała
komputerowe metody optymalizacji do wspomagania nauki i wykrywania i powodowania powtórek w odpowiednich momentach był właśnie Piotr Woźniak. I spółka Supremo, która powstała w latach 90. jeszcze powstała po to, żeby tą metodę właśnie wykorzystywać, kontynuować badania nad nią i komercjalizować. Tyle na temat metody i spółki. Przejdźmy może do produktu Olive Green. Czasami jakby ludzie pytają o to, jak w ogóle, co nas zainspirowało, jak można wpaść na taki pomysł. No tak jak zwykle z kreatywnymi pomysłami to jest połączenie skojarzeń z różnych dziedzin życia. Jak tak sobie głębiej w pamięci sięgnąłem i próbowałem skojarzyć, skąd tak naprawdę mógł się wziąć ten pomysł, no to wydaje mi się, że on się wziął tak naprawdę z mojego zainteresowania grami. Parę lat temu miałem do czynienia z taką grą Bank Run. Gierka była na środowisko iPhone'a, wtedy dosyć prosta. Natomiast z poziomu peceta wstępem do tej gry był film interaktywny. I pamiętam, że ten materiał filmu mnie wtedy zafascynował i pomyślałem sobie, kurczę, fajnie by było mieć tak wciągający materiał do produktu edukacyjnego. Dlaczego ta edukacja, zwłaszcza programy do nauki własnej, muszą się kojarzyć z jakimś uciążliwym procesem i z nudą. Także pewnie od tego gdzieś tam się to zaczęło. Nie przystąpiliśmy do tego projektu od razu, ale pomysł sobie kiełkował. I produkt ostatecznie powstał. Olive Green jest tak naprawdę zestawem 60 odcinków pełnometrażowego filmu interaktywnego. Ten materiał jest podzielony na 5 zestawów scen. Każda, oczywiście historia jest ciągła, ale dzieli się na 5, można powiedzieć, takich grup scen. Każda grupa odpowiada jednemu poziomowi zaawansowania językowego, od poziomu podstawowego A1 do zaawansowanego C1. Na każdym poziomie mamy 12 mniej więcej 3-minutowych odcinków tego filmu. Jak łatwo policzyć, 60 mniej więcej 3-minutowych odcinków to daje jakieś w sumie 3 godziny filmu. Każdy taki 3-minutowy odcinek zawiera element interaktywny. O tym, co to może być, więcej za momencik. I każdy taki odcinek jest wstępem do materiału e-learningowego rozwijającego umiejętności jakby zasygnalizowane w dialogach w samym filmie. De facto to jest tak, że na końcu jakby nie zmuszamy użytkownika do tego, żeby przerabiał materiał e-learningowy. Można przejść przez ten film od początku do końca. Decyduje tak naprawdę użytkownik, czy na koniec każdego kolejnego odcinka chce przejść do następnego, czy chce się zagłębić w materiał e-learningowy związany z daną sceną. Żeby stworzyć, tak jak powiedziałem, film tak naprawdę został stworzony, wymyślony od zera pod potrzeby kursu edukacyjnego. Także żeby napisać taki scenariusz, trzeba było wyjść od swego rodzaju
sylabusa, czyli planu, który zawierał pewne założenia edukacyjne co do tego, jakim językiem mają się posługiwać aktorzy i uczestnicy czy bohaterowie tego filmu. I to są założenia dotyczące gramatyki, komunikacji i słownictwa. To, co było jednym z większych wyzwań przy tworzeniu takiego filmu, i nie wiem tak naprawdę, czy ktokolwiek wcześniej czegoś takiego dokonał, to było wyzwanie polegające na połączeniu pewnego ciekawego pomysłu na historię filmową z wymaganiami co do tego, jakim językiem mają się posługiwać właśnie postaci w naszym filmie. A więc rzeczywiście to jest tak, jeżeli Państwo zajrzycie do tego filmu, że pierwsza scena to są podstawowe struktury gramatyczne, to są podstawowe historie komunikacyjne, to jest bardzo podstawowe słownictwo. I potem ze sceny na scenę, z odcinka na odcinek ten język staje się coraz bardziej skomplikowany, dochodzą kolejne struktury gramatyczne, bardziej zaawansowane słownictwo i tak dalej. Oczywiście jakby film 3-godzinny nie jest w stanie zawrzeć całej różnorodności języka, w którą musi być wyposażony kurs językowy, natomiast jest wstępem do materiału e-learningowego, który te kompetencje dalej rozszerza i wprowadza. Wspomniałem o interakcjach. To mogą być jakieś proste gry edukacyjne, tak jak tutaj przykład gry Memo. To mogą być rozwidlenia dialogów, rozwidlenia akcji, na które ma wpływ sam użytkownik. To może być jakaś scena wymagająca pewnej wiedzy od widza. Tak jak w tym przypadku nasza główna bohaterka otwiera safe i trzeba jej pomóc w tym, podając kod do tego safe'u, co powinno być do odgadnięcia dla kogoś, kto wcześniej oglądał uważnie wcześniejsze sceny. Są jakieś proste gry, w których tak naprawdę trzeba się zorientować, o co chodzi. Jakieś proste zręcznościówki. No i oczywiście nie każda gra kończy się sukcesem. Oprócz filmu jest materiał e-learningowy, również powiązany z filmem, ale ten materiał jest znacznie szerszy. On wprowadza nowe słownictwo, on wprowadza komentarze gramatyczne do struktur, które pojawiają się w filmie. On wprowadza dialogi interaktywne. To są takie dynamiczne dialogi sterowane głosem, które rozwijają się w zależności od tego, jaką wersję wypowiedzi wybierze użytkownik. To jest taki element, który wymyśliliśmy po to, żeby wspomagać naukę kompetencji komunikacyjnych w takim ujęciu self-learningowym właśnie. No i oczywiście jest w to wszystko zanurzony algorytm SuperMemo, który powoduje w sposób optymalny przypominanie i odświeżanie słownictwa czy zasad gramatycznych wcześniej opanowanych. To tyle prezentacji. Za chwilę chciałbym Państwu może pokazać kawałek serwisu czy kawałek aplikacji, jak to wygląda na żywo. Dla tych Państwa, którzy chcieliby obejrzeć ten film w całości, czy spróbować nauki być może na poziomie jakimś zaawansowanym z naszą aplikacją. To jest kod, który możecie użyć. Kod jest ważny
dzisiaj i jutro, jeżeli zarejestrujecie się na stronie olivegreenthemovie.com, ten kod zamiast płatności umożliwia uzyskanie dostępu do pełnej wersji serwisu przez miesiąc. Okej, jeżeli pewnie mamy jeszcze chwilkę, to może po prostu obejrzymy sobie pierwszą scenę z filmu. To jest nasza główna bohaterka, Amerykanka z korzeniami meksykańskimi. Olive jest złodziejką dzieł sztuki. Właśnie wróciła z jakiejś, jak widać, niezbyt udanej akcji i dostaje propozycję nie do odrzucenia. Okej, tu mamy pierwszą interakcję. Mam nadzieję, że uda mi się to wykonać. Powinienem skojarzyć. O, dobrze trafiłem. Pierwsza para już jest. H26, name Gabriela Aguilar. To jest jej oczywiście oryginalne imię. No i mamy tu jakieś takie mini rozwidlenie akcji. Możemy wpłynąć w pewnym zakresie na to, co się przez kolejne kilkadziesiąt sekund będzie działo w tym filmie, więc co wybieramy? Ma przyjąć czy nie przyjmować tej propozycji? Przyjąć. Czy są jakieś inne zdania? Okej. Nie, znaczy jeżeli mamy chwilę, to ja bym, no dobra, możemy przyjąć, okej, będzie prościej. Trochę ciekawsza wersja jest, jeżeli nie przyjmiemy, ale polecam, żebyście Państwo sobie ją sami obejrzeli. Okej, tak się kończy ta pierwsza 3-minutowa scena. Tak jak powiedziałem, możemy przejść do następnej sceny, możemy przejść do nauki materiału związanego z tą sceną. Cały film ma około 3 godzin. Macie Państwo kody, zapraszam do obejrzenia. Dziękuję.